z jestem Nairod 007, a to jest kolejny odcinek z gry Ultimate Epic Battle Simulator. I wiem, że większość z was pewnie tej gry nie kojarzy, ponieważ ostatni odcinek pojawił się 2-3 miesiące temu, kiedy jeszcze nie miałam tyle subskrypcji, więc no, ci, którzy tej gry nie znają, mają okazję ją poznać, a ci, którzy już ją znają, mogą zobaczyć jej kolejny odcinek na moim kanale. I słuchajcie, wyszło, nie wiem, czy jeden, czy więcej, w każdym razie wyszedł jakiś tam update. Z workshopem to oczywiście już nagrywałem odcinek i jest jakiś nowy tryb, FPS Invasion. I zobaczymy, pod koniec odcinka sobie w niego zagramy. Wydaje mi się, że to będziemy musieli przetrwać jakieś fale, ale nie jestem dokładnie pewien. I teraz tak naprawdę to się nazywa tryb Sandbox, ponieważ tak, po prostu. I słuchajcie, przygotowałem już dla was bitwę. Przygotowałem dla was bitwę z muszkieterami, tak więc proszę bardzo, to jest nowa jednostka, która doszła. Dzisiaj wydaje mi się, że jednostkami z modów się nie będziemy. Nie będziemy się nimi zajmowali, ale nie jest to wcale pewne. Może jakąś tam jedną bitwę nimi właśnie rozegramy. I co fajnego doszło? Doszło to, że możemy teraz rozdzielać jednostki na grupy. Czyli nie musimy na przykład, żeby zrobić po jednej stronie mapy i po drugiej stronie mapy dwie jakby armię rycerzy. Nie musimy z tego marnować jakby dwie części, dwie z ośmiu tych tutaj jakby armii, tylko możemy na to zmarnować, tylko jedną armię zmarnować, zużyć bardziej, ponieważ możemy je tutaj rozdzielić na grupy, co jest naprawdę bardzo spoko i wydaje mi się, że rozwiąże parę, nawet wiele problemów. Dobra, zaczynamy start battle i zaraz pokażę wam, jak wygląda mapa tej. W sensie mapa, chodzi o rozplanowanie jednostek. I chwilę później zaczniemy bitwę. No, tak jakoś. Czekamy, aż się załaduje. No dawno naprawdę w tą grę nie grałem. Chyba rzeczywiście ją opaliłem ostatni raz, kiedy nagrywałam ten ostatni film. Ja no dobra, troszeczkę później to jeszcze zrobiłem. Chyba raz. Ale tak to rzeczywiście bardzo długo w nią nie grałem. To trzeba przyznać. No więc naprawdę fajnie czasem wrócić do takiej gierki, której długo się nie znało. Znaczy, Boże, długo się w nią nie grało. No. Wiem, że ta gra jest dość prosta, ale nawet fajna, trzeba to przyznać. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Okej, i teraz tak. Oj, coś zlagowało. Dobra. Tutaj mamy rycerzy. Mamy rycerzy. I tutaj mamy jeszcze złotych rycerzy. I tak jest po każdej stronie miasta. Którzy będą zamierzali tego miasta bronić, ponieważ w sensie bronić, no bo wiem, że tak normalnie by się nie stało w historii, ale tak zrobiłem, ponieważ wiadomo, że to, co się stanie tam na arenie, no po prostu będzie wymagało dużej obrony. I teraz tak. Tutaj mamy most. I tego mostu bronią tutaj jacyś rycerze i muszkieterzy. Właśnie tak wyglądają ci nowi muszkieterzy dodani. I tutaj oj. I to jest kolejna grupa tych rycerzy i tych muszkieterów, którzy właśnie zamierzają bronić, w sensie jakby jakiś na Koloseum był bunt, no to właśnie oni będą bronili tego, co tutaj się będzie działo. Tutaj się w ogóle zrespiło dwóch rycerzy, fajnie nawet. No a tutaj mamy całą resztę rycerzy, które będą bronili przed tym, co tutaj się będzie działo. Tu mamy Wildmanów, a tu mamy tak tam te ogry, które pewnie każdy z was zna, oczywiście z tych, którzy znają w ogóle Ultimate'a. A tu mamy cyklopy. Coś się w ogóle ruszają tak mało płynnie. No i jakby wszyscy są w jednym teamie, wszyscy, nikt się z nich nie będzie bił, oprócz tych. Ci są, ci i ci, są przeciwko w całej reszcie. No ci nie są przeciwko całej reszcie, bo gdyby byli na przykład przeciwko tym, no by ich tutaj zaatakowali, a tego bym bardzo nie chciał, ponieważ jakby ci ludzie wiedzą, że z tymi ziomkami nie mają szans, bo ci są lepiej wyszkoleni i tylko walczą z tymi. No i tutaj mamy naszych tych, jakby ktoś nie wiedział, wiecie, że oni mogą zginąć? Tak, oni mogą zginąć, bo nie mają te swoje chyba tam 10 HP, nie można nimi nic robić, ale można nimi być i patrzeć, jak giną. No jak jakiś dzbunka na strzał w nich walnie, to tak, dobra. Słuchajcie, zaczynamy bitwę. Uwaga, do startu gotowi. Start! Oh yes! Zaczyna się, słuchajcie, naparzanka. Oh, wow. Ale mas... Co tu się odwala?
Wy widzicie, jaka to jest masakra? Przecież oni naszych... W sensie naszych, no. No dobra, to są nasi. Przecież oni naszym koszem. Czekajcie, pobędę sobie takim jednym typem. Dobra, nie będę tutaj ingerował, oprócz tego, że będę tym typem. Nic, kurczę, oni przeszli przeze mnie po prostu. I nic to... Oni nas zgnietli. Oh, god damn it. Co tu się otwarza? Oni... Wiecie co? Wydaje mi się, że ta bitwa będzie cholernie szybka. Oh, god. Dobra, tych już zmiażdżyli. Ci tutaj naparzają coś. Wydaje mi się, że paru... Ile zabiliśmy? 11 niby już ich zabiliśmy, teoretycznie. Mam nadzieję, że rzeczywiście wyjdzie. Czekajcie, no bo taki typ. Ile taki typ ma HP? No idzie sobie, no i tak teoretycznie, tak naprawdę coś mu jest? Coś go biją tam, nie? Coś go tam biją. No ale w sumie są tak naprawdę... Patrzcie, no. Bum! Patrzcie, to jest totalna rozmasakrawa. To jest... No dobra, ta bitwa naprawdę będzie szybciutka. Wow! Oni przeszli przez nich, oni sobie przechodzą. Nie, no jak tak to... Ile teraz zostało? I teraz zostało naszych tylko... 675 dziomków. Co nie? To wszyscy są w tym mieście. No i sobie nie dadzą rady, za cholerę. Nawet ci Golden Knightsi. Boja! To nie nic tu nie zrobią. Piątka złotych rycerzy? Możemy zobaczyć, no. Tu już nadchodzą przeciwnicy, nie? I zaraz będziemy sobie zobaczyć, jak tam oni... ile wytrzymamy? Dobra, atakujemy! YOLO! Dobra, jednego zabiliśmy. Ty nie, no! Golden Knightsi są kozacy, to trzeba im przyznać. Ale już mnie zdjęli, widzicie? Paru zabiliśmy. Nie, no dużo ich zabiliśmy. Chyba z 5 albo coś. Ale tak czy inaczej przegraliśmy w rezultacie. Dobra. Dobra, tutaj przeszli, ale zostali pokonani. O tyle dobrze. Tutaj złoci rycerze jeszcze są, więc teoretycznie można pójść na wsparcie. Z innej strony nas nie zaatakowali. Dobrze się stało swoją drogą. Dobra, weźmy tych, weźmy sobie pum, weźmy sobie... oj. Zły przycisk, przepraszam, bardzo zły przycisk. Bardzo zły przycisk. Więc wracamy jeszcze raz tutaj. Oni tutaj są, więc weźmy, zaczerpnijmy sobie tutaj jakieś wsparcie. Pałeczka. I tam... Atak target. Aha, tylko że oni są ten, więc ja im muszę wziąć w ten sposób. I tak im nimi poprowadzić. Muszę ich w ten sposób poprowadzić, tak troszeczkę na hama, ale okej. Lecimy, słuchajcie. I na tego typa. Bum, lecić, wszyscy lecą. Bum. Fałeczka. Atak target, ziomy. Jezu. Wolcz. Oha, on przychodzi przeze mnie, to jest ten problem. Dobra, jeden padł. Wydaje mi się, że możemy dać radę. Jak tam z przeciwnikami? 48 przeciwników. Tutaj są niby. Czy złoci rycerze tutaj jeszcze żyją? Tutaj jeszcze złoci rycerze żyją, więc ja bym sobie ich tutaj wziął. Chodźcie. Kocie. I bym spróbował zdjąć paru typów. Wydaje mi się, że tych. Mógłbym spróbować zdejmować tych, tylko uwaga! Lecimy tak obo, inaczej nie damy rady. Oh, god. Dobra, lecimy. 400 damage'a, 400 damage'a. Niszczymy tych ziomków. Mamy szansę. Dobra, jednego zabiliśmy. Kolejnego zabiliśmy. Tego, co jeszcze tutaj by się przydało pozabijać. Dobra, zabiliśmy. No, wydaje mi się, że można naprawdę tutaj dużo zrobić, tak jak pomożemy. Kolejnego zabiliśmy, tylko jest lag, nie? Ta gra lubi lagować. Wow. Nieźle zagowało. Okej, był duży lag, tylko... O, okej, już nasi rycerze niestety padli. God damn it. Dobra. Nasi rycerze padli, natomiast udało nam się zabić naprawdę sporą grupkę przeciwników. Ile zostało naszych? 400... Dobra, tutaj są. Golden Knight. Trzeba wziąć, słuchajcie, Golden Knightów, które zostali na przykład tutaj. Mamy jeszcze sporą grupkę.
I lecimy, słuchajcie, nimi. Really? Dobra, lecimy. I musimy nimi pozabijać tych wszystkich przeciwników, którzy tutaj zostali. Ponieważ tak naprawdę bez nich, no nic tutaj za bardzo nie zdziałamy, tak? To jest jedyni nasi, którzy mogą dać radę. Dobra, lecimy. Skok. Aha, tylko nie mogę im wejść pod nogi, bo od razu ginę, rozumiem. To są mnie, to są zwykli? Którzy to są Golden? A Golden poszli już za mną, tak? Dobra, Goldenowi. Goldenowe ziomki. Weźmy sobie tego typa. Fałeczka, really? Lecimy, słuchajcie, ziomki. Lecimy, ziomeczki. Zabić tego typa. Dobra. Na okrężno. By on nas tutaj nie dał rady jakoś tak zdjąć. O, goddammit, ale dostałem. Dobra, dawaj. Dawać niszczyć go. Dobra, padł ziom. Ile zostało? 39 ziomków. Nasza armia, która tutaj... O, oh, god! Typie! Czy cię odwaliło ci? Kurczę, przeszedł przeze mnie. Ale ham. Ty się wdarli tu, tragedia. Fałeczka i lecimy. Attack target! O, god, my tego nie damy rady za Chiny zrobić. Dobra, tylko tutaj mam jeszcze jakieś rycerze teoretycznie, więc można by było ich wziąć. Okej. Okay. Dobra, lecimy, słuchajcie, ziomki. Brat pokonani. Oho. No czekajcie, bo ja nie wiem za bardzo, gdzie są przeciwnicy. Musimy zobaczyć. Szkoda, że tu nie ma minimapy. Byłoby naprawdę spoko. Tutaj jest większość chyba. Tutaj zostaliśmy pokonani tragicznie. Tam jednego knighta to mnie się nie będę przejmował, bo to nie jest. Nic nam nie pomoże. Natomiast tutaj powinniśmy mieć jeszcze tak. Tutaj mamy chyba ostatnich Golden Knightów. Dobra, Lily, really? I lecimy, słuchajcie, gdzieś do walki. Musimy gdzieś powybijać tych ogrów. Takimi mniejszymi turami, gdzie oni są tak w mniejszych ilościach. To trzeba ich tam powybijać właśnie. Dobra, tutaj mamy jeszcze jakąś pole bitwy. Dobra. No dobra. Czy moi lecą za mną? Lecą za mną, ale wiecie co? Ja mam pomysł. Wejdę sobie tutaj. Jeszcze raz V. I jeszcze raz dam really. Okej. Okay. I teraz mamy większą armię, która będzie szła do ataku. Więc teoretycznie tak możemy naprawdę coś zdziałać, kiedy oni tam za dużo jeszcze nie zrobią. Zabiliśmy 37. Zostało... No nie wydaje się... Oh god. Oni tu są. I to w tragicznie dużych ilościach. Bra? Czy tam się naparzają? Nie powinni, bo... Bo nie widać za bardzo tego. Ale dobra, nasza armia nie... Dobra, tam jest jakiś pojedynczy. Mówię, musimy zabijać pojedynczych typów. O, gaz. Lecimy na tego. YOLO! Kurczę, tylko jak on tak idzie w nas, to nie mamy szans nic za bardzo zrobić, bo oni... Bo on tym chodzeniem zadaje po prostu miliardowy damage. God! Oho, ho, ho, ho! No i jest naprawdę bardzo ciężko. Mogę już powiedzieć, że to przegraliśmy tak naprawdę, bo... Ci rycerze, wiecie co, nie wiem, czy jest sens po prostu kontynuować tą walkę. My to przerżnęliśmy. Czekajcie, może mi się uda jeszcze tylko pójść sobie tym ziomkiem i spróbuję go jakoś tak zabić, nie? Pójdę gdzieś do przeciwników i zobaczymy, ile, będąc nim, troszeczkę nawet już zbitym, uda mi się wytłuc przeciwników. I zobaczymy przy tym, jakie tak naprawdę my mamy szanse na powodzenie. Jeśli taki jeden ogr na przykład wybije ich, nie wiem, ze 100, przecież 100 ich już nie ma, ale na przykład gdyby wybije ich z 50, no to już to pokaże, że przegraliśmy tak naprawdę. Chociaż wiecie co? Kurczę, pszone. Nie wiem, czy są w ogóle nasi. 72 ich została. Tutaj są jakaś mała, bardzo mała ilość. Dobra. Wchodzę w tego zioma. On ma bardzo mało HP. I walczymy. Dobra. Zaraz ginę, wiem. Ale... No i taki jeden hit, nie? Patrzcie.
pomocnik przyszedł i co oni teraz mogą mi zrobić, nie? Mam 16 HP, ale co z tego? No dobra, zabili mnie w końcu, ale ile to miałam? Chyba 160 HP miałam łącznie? Pum. I pum, dobra, zabici wszyscy tutaj, co byli. I kolejny trzask. I jeszcze dobitka. No patrzcie, no to jest... No i wygraliśmy. Tak jakby rzeczywiście jest totalnie kozacko. Tak mi się wydaje. I teraz, słuchajcie, zrobimy sobie jakąś kolejną, nową bitwę. No dobra, słuchajcie, tak więc lecimy z drugą bitwą, w której świat opanowały zombie. I wracamy do tematu zombie, słuchajcie. I tym razem już opanowały go totalnie i tylko ostateczne, specjalne jednostki, które zostały stworzone przez ludzi, którzy kryją się w podziemiach, chcą odzyskać pierwsze miasto. I jak będziecie zobaczyć, to będzie tragiczna bitwa, w której tutaj mamy tragiczną ilość tych oto szkieletów. I teraz tak, co mamy w naszych jednostkach? Nasze jednostki to są oczywiście Stormtrooperzy, to są te specjalne jednostki. Tutaj mamy z takich, to są też bardzo fajne ziomki. Nie wiem, jak oni się nazywają. Ale to tacy bardziej już biedni, tacy takie tańsze stroje, jakby to powiedzieć. No i chciałam jeszcze wam dodać, że to nie wszystko, ponieważ tam, jakbyśmy tam bardzo szybko się przelecieli, pewnie niektórzy z was już mogą wiedzieć, co to są. To są mechwalkery. Mechwalkery, wielkie mechy. I tam mam jednego wielkiego mecha, tak samo jest jeden wielki mech po drugiej stronie mapy. Wiem, że jeden mech raczej dużo nie zrobi, chociaż one i tak są kozackie i mogą, zrobią na pewno ogromną ilość rzeczy, natomiast pewnie szybko zginą. A tutaj mamy jeszcze zwykłe zombiaki. Oto są one. I gdzie są jeszcze tacy, których chciałam wam pokazać, czekajcie, bo ich tutaj, i tu są jedni i tu są drudzy, tacy sami i to są oczywiście, o Jezu, jakie one są brzydcy, runner zombies. Czy takie szybkie żąbiaczki i coś mi chrypka się wzięła. No ale dobra, słuchajcie, zacznijmy naszą bitwę. Weźmy sobie na jakiś wysoki budynek, wejdźmy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy tutaj jednego mechwalkera, widzimy, i tam widzimy, o, tam jest drugi. Dobra, więc start battle. Okej. I lecimy, słuchajcie, lecimy z naszą epistemologiczną bitwą. No tutaj już ci niedługo powinni zaraz zostawać po dupie, ale nie dostają, bo nie giną. Nie wtrafiają nasi, ale problemy. Halo? Halo, czemu nikt nie ginie? Bo są coś, jakieś problemy, dobra. Tam idzie już Mechwalker i dobra, wejdźmy sobie tutaj, zobaczmy, jak tutaj się dzieje sprawa, ponieważ... Czekajcie, co się odwaliło, że oni nie giną? Dobra, już giną. Tylko... Właśnie, ci nie wtrafiają, to jest taki straszny ich minus, dobra. Tutaj ci nawalają i wydaje mi się, że kurczę pieczone, ja myślałam, że ich tutaj zdejmą, a tu się nie zapowiada. Zombie już zabiły 10 ludzi. Dobra, Mechwalker. Mechu. Dobra, leć do tyłu. No ty głupi mechu. Ale on naprawdę jest głupi, on nie potrafi nic w ogóle robić. Oh god, oni go strasznie szybko zjedzą. No, zjedzą go bardzo szybko. Chociaż trzeba pamiętać, że on ma tam 10 tysięcy HP, więc może się długo trzymać. Dobra. Zombie mają większe straty, ponad 2 razy, natomiast naszych jest dużo, dużo, dużo mniej. Tutaj parę potworków, ale oni już tam giną. Dobra. Tutaj jest najgorzej. Tutaj jest najgorzej, zdecydowanie. Ponieważ, chociaż nie, no już powoli... No już powoli jakby te szkielety... No zobaczmy, wcielmy się w takiego jednego szkieleta. No zobaczmy, czy on da radę podejść. To jest taki przykładowy szkielet, nie? Przykładowy przeciwnik. Dobra, leci. On leci i dostaje, ale jest, dobra. No i aktualnie zginąłem. I nikogo nie uderzyłem nawet.
Więc teoretycznie wygląda to nawet dobrze. Tak, tam, czekajcie, bo tam mech. Czy tam mech jeszcze żyje? No teoretycznie umiera. No teoretycznie umiera już powoli. No ale... Ale na pewno coś tam te mechy robią, nie? Nie ma tragedii, jeśli o to chodzi. Nie są bezużyteczne, ale widzę, że tutaj ta grupa tych stormtrooperów zostaje powoli zbita i zniszczona. No to jest naprawdę bardzo smutne. Wydaje mi się, że nawet ci mogą to zrobić. Wiecie, czekajcie, wcielę się w takiego jednego typka. Zobaczymy, jak on wali. Dobra, nie, dobrze wali. Dobrze naprawdę wali. Wydaje mi się, że takie typy to są naprawdę dobre ziomki. To są naprawdę dobre ziomki. A ci, no weźmy sobie na tego, nie? Bo oni są dużo słabsi, oczywiście, trzeba pamiętać. I weźmy sobie na... Dobra, ci już zostali wybicie, fajnie. A bo oni w ogóle, czekajcie, czy ja strzelam? A strzelam! Tylko oni mają strasznie ten... zasięg taki mały. Więc nim trzeba naprawdę dużo podejść. Dobra. I teraz się przekonamy, jak ten typek tutaj nam wali. Okej, okay, no. Jest na pewno, patrzcie, to od razu zginął, nie? Więc no dobry nie jest. Ale tak, tutaj już runnery przebiegną, więc tutaj już robi się troszeczkę ciężej. Tutaj mamy najgorzej, ponieważ chociaż... Chyba jednak dajemy radę. Na pewno ci tutaj robią, odwalają największą robotę. No tutaj jest tragedia, w sensie ci runnerzy, no patrzcie, no taki runner. No co ten typ może zrobić? No taki, o jest ziomek, nie? Co on może zrobić? No strzela sobie. Co ona aktualnie, no dobra, zabiłem tam jakiegoś tego. Dużo to on nie zrobi, no. W ogóle wszedłem w innego. Okej. No trafić jest jeszcze ciężko i w ogóle... Oh, god damn it! To są przeciwnicy, dobra. Okej, już nie walczę, bo już wiem, że to jest tragedia, jeśli o to chodzi. No dobra, tutaj idą przeciwnicy niestety. Strasznie ich dużo. Ale nie. Tutaj wygrywamy, na tym froncie strasznie... Na tym froncie wygrywamy, tylko na przykład ten typ, nie? On tutaj się wdarł. No i patrzcie. I teraz znowu będzie masakra, bo nikt nie wziął ich na target, nie? Patrz, nie. Jednak kiedy już wezmą ich na target, to jest totalna masakra z nimi, więc... teoretycznie mamy duże szanse to ugrać. Jeśli będą brali target na najbliższą jednostkę, ale tak niestety nie jest. Chociaż, nie no, patrzcie jak my ich kosimy, to jest koszenie. Tylko no niestety czasami niektórzy nie są bici, chociaż... Patrzcie, ci już niedługo... Ci już tak się powoli zbierają w jedno miejsce, czyli tak naprawdę będzie prościej ich wtrafić. A tutaj, czy tutaj przewaga naszych? Tylko tu jest troszeczkę problemy, bo jednak ci runnerzy tutaj nas wycinają. Wydaje mi się, że to miejsce może paść. Chociaż nie jestem tego taki pewien znowu. Na pewno my zabiliśmy ich już 7000, a oni nas niecały 1000. Więc w sumie... Ale 1000, trzeba pamiętać, to już jest 1/3 naszych wszystkich. A tu... Ojoju! O nie. Myślałam, że tutaj są ziomki. W ogóle ty biedaku jeden, nie? No idzie armia niezła. Trzeba też pamiętać, że ile ich tu jest. 3400. Naszych 200, 2300 prawie. Dobra, pokonaliśmy ich tutaj mniej więcej. Tylko na przykład ty, nie? Tutaj pamiętaj, że za tobą są ziomki. O. Znaczy nie, no patrzcie. O. Nie no, dajemy sobie radę. Dajemy naprawdę sobie radę. Teraz to tam, co po niektórzy strzelają. Oh god. Czemu aż tyle tutaj strzał leci? W powietrze. Oni nie potrafią strzelać w ogóle, nie? To jest taki minus. Natomiast tak, jeśli chodzi o tych. Wziąłem sobie takiego jednego typka. Aktualnie już dużo ciekawych rzeczy się tutaj nie dzieje. No,
w miarę szybko strzela, rozumiem. To jest taki nawet spoko ziom. Dobra, pójdźmy sobie tutaj do przeciwników i zacznijmy sobie strzelać. No i tak to można walczyć, nie? Patrzcie. Patrzcie i tutaj kosimy, nie? Zresztą się zabijam aktualnie dwóch typów. Ale... ale ich obładowuję nieźle. Bije po ile? Po 500 czy po 50? Po 50 chyba. Ale pewnie nie jestem, bo tam nie widzę za bardzo. No nie, no kosimy ich. Kosić kosimy. Tam już sobie mniej więcej poradziliśmy z tymi bokami. Co po niektórzy podchodzą, ale to tam dużo nie robią, bo prędzej czy później dostaną, o dokładnie. Więc tak naprawdę teraz z dwóch stron obładowujemy jedną tutaj tak naprawdę siur, że tak to ujmę, jedną rzekę tych potworów. Mówię potworów, nie wiem czemu, ale zombiaków w każdym razie. Natomiast widać, że powoli, powolusiu podchodzą. Ci ranerzy są gorsi, bo oni są szybcy. A ci zwykli to tam paliszko. No patrzcie, jakie to szybciochy, nie? Oj, oj, oj. Dobra. Czekajcie, chciałam wejść w zombiaka, ale nie za bardzo mi się to chyba udało. No okej, wygląda to naprawdę na nasze zwycięstwo. Na to, że uda nam się ich skosić. No. Naprawdę. Tylko boję się, chociaż nie, patrzcie, to już jest ostatni zombie. To już jest ostatni zombiak przecież. Czekajcie, no. Ile on podejdzie? No dokładnie, już nie potrzeb. Więc ostatni zombie tak naprawdę, tutaj. Co po niektórym, no, takie zombiaczki, to one nic nie zrobią, nie? Jak się odłączyły gdzieś. W to miejsce, no, jak już z trzech stron walą, no to za bardzo nie ma się o czym bać, nie? No dokładnie, słuchajcie, mogę w ogóle... czekajcie, gdzie tu jest to? Przyspieszenie, dobra. Przyspieszyłem to wszystko. Dobra. Tam troszeczkę przyspieszone zawsze będzie fajnie. Ogólnie szyją strasznie w ogóle. Nie widać tego, strzał tego typa, nie? Jest fajne. O, no ale. Ale jest dobrze. Ile zostało przeciwnie? 500! To już jest to są ostatki! To już ich nie ma! Ej, to już naprawdę, to wygraliśmy tą bitwę. To jak jest już tak mało, to mogę nawet coś spowolnić troszeczkę. Żeby coś się spowolnić, no po prostu nie przyspieszać. No bo naprawdę, no to już jest przecież koniec tych zombiaków wszystkich, nie? Tam już rozwalili, tam już rozwalili. Więc teoretycznie... W ogóle tak naprawdę tutaj tych stormtrooperów nie widać, bo to już jest rzeź tylko tych zombiaków różnych. Szkieletony oczywiście już zostały zabite. Wszystkie. Chyba. To jest ostatnia setka zombie. Ostatnia setka zombie. Zombie zostały skoszone. I co? Pierwsze miasto odzyskane, tak więc ze stratą zaledwie... No, niecałego 1000 żołnierzy. Nawet sporo jest. To 1/3 naszej armii. Ale ze stratą 1/3 armii odbiliśmy miasto i wybiliśmy 10 tysięcy zombiaków. A bardziej 11 tysięcy zombiaków. Właśnie nasi już ruszyli w ogóle. W niektórych miejscach. Ile zostało? Dwa zombie? O, wygraliśmy. Więc pięknie. W ogóle mogę teraz strzelać jeszcze? Chyba już nie. No okej, więc tak naprawdę mogę podsumować bitwę. Tutaj jest po... furę poległych zombie. Tutaj też. No skosiliśmy ich. Zombie... Zabiły nam, no mówię, niecały 1000. A zostało nas 2269. No spoko. No spoko, naprawdę.
Tak idąc moglibyśmy odbić cały świat, jeśli tylko znajdziemy troszeczkę więcej ludzi, bo aktualnie to troszeczkę nas poginęło tutaj. Ale wioski możemy podbijać, nie ma co. No. Tak więc co, słuchajcie. A, mogę słuchajcie jeszcze tylko zobaczyć ten, o, ciało mecha. Tutaj mamy ciało mecha, bardziej ciało, no. Zniszczonego mecha. W ogóle, gdzie są... Nie wiem tylko, gdzie są ciała tych zombie, które zostały zabite przez tego mecha. Pewnie gdzieś wyleciały w kosmos. Albo coś w tym stylu. No dobra. Tak więc co? Exit to menu. I... Słuchajcie. Ten tryb zostawimy na następny odcinek. Tak więc jeśli chcecie, bym w następnym odcinku zobaczył, co to jest tryb FPS Inversion Alpha, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem w tym momencie. Jeśli będzie 20 łapek, to kolejny odcinek z Ultimate Epic Battle Simulator się pojawia i będziemy testowali w nim ten tryb. Tak więc co? Subskrybujcie. Napiszcie, czy jesteście zadowoleni z tego, że pojawił się kolejny odcinek w gry Ultimate Epic Battle Simulator. No i cześć!